Dzień dobry i witam gdzieś z Suwalszczyzny, gdzie dostęp do bieżącej wody jest lekko ograniczony, ale nie zmienia faktu, że jest dobrze, bo jest cicho, słonecznie i ptaszki śpiewają. I dzień mija w najlepsze, właśnie wybieram się ze swoim szwagrem na przebieżkę po okolicznych rejonach. Pierwszy raz ze swoim szwagrem w formie biegania, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. I kończymy powoli naszą podróż, bardzo krótką podróż, kilkudniową, razem z imprezą rodzinną w Sejnach, która była w wczorajszym odcinku. I następny postój, Warszawa. Prosto z dziczy do kolejnej dziczy. Tak więc, teleportacja. I już w domu. Więc w domu przez najbliższy tydzień z hakiem jesteśmy tutaj, potem znowu wybieramy się troszeczkę dłuższą podróż poza granicę naszego kraju, więc na vlogu będzie również ciekawie. Natomiast dzisiaj chciałem się podzielić jednym tematem, którego już dawno nie opowiadałem, czyli jak zarządzam w tej chwili finansami, ponieważ mam 3 firmy, parę różnych kont i jak to wszystko działa, że to działa przy wkładaniu jak najmniejszej ilości pracy, żeby to dość dobrze się rozwijało. Więc dzisiaj pokażę, jak jest u mnie w tej chwili, bo trochę to się zmieniło ostatnimi czasy, teraz jest troszeczkę inaczej, ale to za chwilę, bo najpierw czas na kąpie. Dużo to nie zmienia w tej naszej rozmowie, natomiast chciałem się z tobą podzielić. Więc jak działa mój system? Pozwolę sobie najpierw narysować i za chwilę wyjaśnię. Więc w dużym skrócie wygląda to mniej więcej tak. I wygląda to pewnie bardzo skomplikowane, natomiast to nie jest coś, co powstało w jeden dzień, to powstało troszeczkę dłużej, natomiast idealnie pasuje do mojego stylu życia. I już tłumaczę, jak to działa. Więc tutaj mamy konta firmowe, Chmurowisko i Transparent World Project. To są konta, gdzie dostaję wypłatę jako do prezesa zarządu i wiceprezesa zarządu raz w miesiącu. Czasami, jeżeli są jakieś premie, czyli wykonamy jakiś dobry cel, to też to wpływa na konto check-in. Więc to są konta firmowe i tu mam tylko jeden przelew. Co się dzieje tam wewnątrz, to zostawiamy całkowicie na inny temat. Więc konto check-in jest kontem prywatnym, gdzie pieniądze tylko wpływają. To nie jest konto, z którego się wydaje, to jest konto, na które wpływają pieniądze, czyli tutaj mogą tylko pieniądze wpływać. Plus raz w miesiącu następuje rozdystrybuowanie tych środków w pewne inne miejsca. Żeby jeszcze podkreślić wszystko, oprócz Revolta, wszystko to jest mBank w tej chwili. Bez żadnej reklamy, natomiast bardzo lubię. I teraz mam też dodatkowo jeszcze firmę Miromax Media, która jest jednoosobową działalnością gospodarczą, czyli jest czymś połączonym z moją osobą, nie z firmą. I to dlatego to traktuję troszeczkę inaczej, ponieważ możemy również używać naszego zwykłego konta do tego, żeby mieć tam nasze pieniądze z firmy, natomiast ja z powodu takiego, że chcę kontrolować wydatki i lepiej rozliczać to wszystko i w chwili ewentualnej jakiejś kontroli móc łatwiej dostarczyć urzędowi skarbowemu to, czego potrzebują, mam do tego oddzielne konto, też w mBanku. I mam tu narysowane kilka kresek, czyli po pierwsze w Miromax Media mam też dodatkowe konto Świnka Skarbonka, czyli część pieniędzy, które tam wpływają, jest dystrybuowana do świnki. Świnka to jest miejsce, gdzie wpadają pieniądze na takie rzeczy jak podatki, na takie rzeczy jak kupno w przyszłości strony internetowej i inne inwestycje, które mają się wydarzyć dookoła biznesu. To nie są pieniądze, które trafiają na to, żeby wydawać je na coś do domu czy na wycieczki. Nie, nie. To są kwoty biznesowe. Część pieniędzy zostaje na tym koncie, bo mam też comiesięczne opłaty, jeżeli chodzi o narzędzia, jeżeli wynajmuję jakichś ludzi, żeby mi w czymś pomogli, albo po prostu kwestie z normalnymi opłatami itd. A część pieniędzy, tutaj są dodatkowe dwie kreski, jedna trafia na konto check-in, czyli to traktujemy tak, też jako zewnętrzne konto. O kwotach na razie jeszcze nie będę mówił, ale to chcę po prostu pokazać sam proces. I część pieniędzy trafia też na Revolut. Revolut jest to taka platforma finansowa, którą się zarządza z telefonu i o tyle ona jest fajna, że można ją o wiele łatwiej zarządzać, jeżeli używamy wielu walut, czyli po prostu można sobie przelewać między walutami, są też kryptowaluty i inne dziwne rzeczy i jest to o tyle fajne. Natomiast to, czego ja używam tutaj, to używam też do pewnych wydatków biznesowych dookoła Miromax Media, czyli na przykład idę z kimś na obiad w temacie na przykład odpalenia nowego kursu albo porozmawiania o nowym biznesie, to płacę za to pieniędzmi z Revolta, ponieważ to są pieniądze, które są biznesowe, to nie są pieniądze moje prywatne,
ale nie chcę tych pieniędzy wliczać w koszt. Bo na przykład jak idę z kimś na piwko albo idę z kimś na kolację, to nie czuję się dobrze z tym, że te pieniądze odliczam od podatku. Bo to niby jest mój czas wolny, ale związany z biznesem. Więc mam pewną kwotę, którą co miesiąc wrzucam na Revolta, która do tego służy. Ale Revolt będzie używany jeszcze do innej rzeczy, o tym za chwilę. Dobra, więc mamy część biznesową opanowaną i teraz pieniądze wpływają na konto check-in. Czasami raz w miesiącu, czasami częściej. Natomiast raz w miesiącu siadamy z moją żoną i robimy coś takiego jak budżet domowy. Czyli mówimy sobie, dobra, więc tyle pieniędzy potrzebujemy na naszym koncie głównym, tu mamy jakąś nadwyżkę, ale też chcielibyśmy nasze pieniądze alokować na coś, co chcemy kupić w przyszłości. Czyli chcemy na przykład kupić domek na Suwalszczyźnie, chcemy zaplanować wakacje i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy pewne świnki, skarbonki, na które odkładamy pieniądze. I tu są dwa konta, świnki i świnki. Parę razy pokazywałem, jak to działa u mnie w systemie, natomiast teraz mam już dwa konta świnkowe. Jedne to są short, drugie to są long. Short to są krótkoterminowe, właśnie tematy wakacyjne są krótkoterminowe, bo gdy wyjeżdżamy, to używamy pieniędzy z konta wyjazdowego, czyli tam co chwilę wpadają pieniądze. Jest na przykład też świnka skarbonka, tak zwany fuck-up buffer, czyli w chwili, gdy coś się dzieje złego, to wpływają pieniądze. Ale też są inne rzeczy, na które odkładamy po prostu pieniądze. I są świnki też long term. Long term, czyli świnki, które wkładamy pieniądze, których nie będziemy wyjmowali przez dłuższy czas, które mają troszeczkę lepsze oprocentowanie. I są to pieniądze, które na przykład idą na wspomniany już domek, który kiedyś mamy nadzieję, w następnym roku dołączy do nas. I mamy też konto wydatki. Na konto wydatki wpływa kwota i tyle mamy do wydania na takie rzeczy jak mieszkanie, jedzenie, rozrywki itd., itd. Wszystkie inne rzeczy. Jest też konto inwestycyjne, natomiast to nie jest stricte konto inwestycyjne, bo w tej chwili mam trochę pieniędzy w funduszach, trochę w akcjach, natomiast tak, nie jestem zadowolony ani z jednego, ani z drugiego, bo nie panuję nad tym zbyt dobrze i to zazwyczaj idzie różnie. Nie będę wchodził w szczegóły, natomiast też z tego konta, jeżeli chcę coś zainwestować, to właśnie wypływa z tego miejsca. I mamy też tutaj znowu szarpę jeszcze do Revoluta, czyli w chwili, gdy wyjeżdżamy na wakacje na przykład po Polsce, bo odwiedzamy miejsca w Polsce albo po świecie, to określona kwota, załóżmy 1000 zł jako przykład, trafia na konto Revolt. Jeżeli w tym wypadku były pieniądze biznesowe, to te pieniądze biznesowe trafiają na przykład inną walutę na chwilę, nie używamy przy tej podróży, a 1000 zł wpada i to są pieniądze, których używamy i płacimy tutaj właśnie kartą Revoluta za wszystkie rzeczy związane z tą naszą wyprawą w tej chwili, aby odizolować pieniądze podróżnicze od pieniędzy innych. I to w sumie tyle. Tak to mniej więcej działa. Część jest automatyzowana, a jeszcze jedna ważna rzecz. Dawniej, jeżeli chodzi o kwestie związane z opłacaniem fundacji dobroczynnych, robiłem z konta Miro Max Media, bo dawniej byłem na skali podatkowej, czyli 18%, potem 32% i mogłem to odliczać od podatku. Pewien procent moich przychodów, które płaciłem na fundacje charytatywne. W tej chwili jestem na 19% podatku liniowym, więc w tej chwili wszystkie opłaty też dotyczące fundacji charytatywnych idą z konta wydatkowego. Znać, czy jest coś, co mógłbym jeszcze tutaj bardziej rozwinąć. Ważne jest to, żeby taki system dopasować do siebie, czyli zastanowić się, co chcemy osiągnąć, gdzie chcemy dojść, jak chcemy te pieniądze rozdystrybuować i zastosować pewne elementy, które dają nam na przykład karta Revolut. Też nie mam żadnych związków z tą firmą, która pozwala nam bardzo szybko po tanich kosztach zmieniać waluty, co nam przy podróżach bardzo fajnie pasuje. Też nie używam żadnych kart kredytowych, miałem dawniej, natomiast już nie używam, bo nie potrzebuję do niczego. No i tyle. Tak działa nasz system, jeżeli chodzi o zarządzanie finansami. Mówię nasz, ponieważ tą część oprócz tego i tego, do tego też wszystkiego ma dostęp moja żona, więc robimy to razem, żeby też była pewna jasność. Niektóre rodziny wiem, że to robią w formie współdzielenia, my natomiast zarządzamy tym wszystkim razem i idzie nam to całkiem dobrze. Tyle. Dziękuję Ci bardzo. I do zobaczenia jutro. Pa!